Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek Speedrema 4.0. Gram na 10 minut i komentuję ruchy. Partie już będą bardzo ciekawe, gdyż ranking oscyluje w okolicach 2100. Zagrajmy obronę Benoni, D4, C5 i jest przepchanie, przeciwnik wie o co chodzi. Tutaj stosowałem kiedyś takie posunięcie jak F5, działało to bardzo dobrze, jakieś 200 oczek mniej. Zobaczymy jak to zadziała w tym momencie. G6, goniec na G7. Dosyć intuicyjnie to gram, wiem, znam kilka ruchów pierwszych i oraz plan. Tutaj fajnie jest gońcem wymienić skoczkę. Zobaczymy jak przeciwnik zareaguje. Goniec G7 od razu. I strzałkę robimy. Wiem, że to jest ok. I skoczek na F6, żeby zająć pole E4. Tu mi się wydaje, że może być już całkiem sympatycznie. Skoczek E4 mi się bardzo podoba. Tylko pytanie, czy on jest potrzebny. Bo na uwadze jeszcze mam hetman A5, jeżeli bicie, to on straci też gońca, tu mi się otworzy linia, będzie w porządku. Dobra, hetman A5. Ten król zawsze ma furtkę na D8. Bicie nastąpiło, bicie następuje. Okej. I tu jeszcze D6 trzeba zagrać, skoczek będzie miał też fajne pole. Hetman zagrał na B3. No dobra, bardzo ciekawa pozycja, myślę, że czerny mi się ułożyła. Nie wiem, co tu białe chcą osiągnąć. Po tym ruchu może być szach, bicie, bicie, no to może być, ok. Więc zastosujmy roszadę, żeby już po D6 nie było szacha, D6 i szybki skoczek. Tu oczywiście jeszcze jakieś tam opcje typu B6. Pytanie, czy ja tam chcę grać, no bo figury chcę rozwijać, B6 tak bym chciał zagrać. Nie no, skoczek D7 trzeba, bez dwóch zdań. Tu zawsze hetman może wrócić na C7, jeżeli białe by chciały wymieniać. Jeżeli tak, bicie, bicie, też wygląda w porządku. Powiem szczerze, aż tak dobrze się w tej pozycji czuję, że nawet nie wiem co grać. Dziwnie mi. Dziwnie mi dobrze. Myślę, że B6 tutaj zatrzyma wszelkie zapędy na linii B. Póki co hetman oczywiście powrotu nie ma. A, to może być ten minus. Że tutaj sobie w ten sposób zacząłem pogrywać, ale pytanie, czy nie nacisnąć na ten punkt? Można by chyba, co? To zawsze jest wyprowadzenie figury. Wydaje mi się, że tu mi przeciwnik nie złapie chyba hetmana. W razie czego B5 i zwiewam. Słuchajcie, jakby słyszał. Zagramy wieża E8 z planem F4. W sumie to już wcześniej trzeba było chyba zagrać. Z planem F4, A3, co on kombinuje? Tutaj, hetman chce polać. Dobra, kontrujemy. Aha, jest posunięcie E4. Ale jak E4, to też jest F5. Czy taki ruch jest ciekawy? Mnóstwo tutaj ciekawostek się pojawia. Wydaje mi się, że mam bardzo dobrą grę. F5, kuszące. F3, bicie, on zbije skoczkiem, tu będzie mi atakować. Skoczek wlatuje do centrum w takim razie. F3 nastąpiło. I teraz może tak zagrać i tutaj. To może być też ciekawy plan z powrotem. Hetman też będzie miał dobrą ucieczkę, bo tutaj ustabilizowaliśmy pięknie pozycję. Tak jest. O, wow. Wkopałem się w jedną rzecz. Ale dobra, jest dobrze. Bo po wybiciu tutaj, bo on mi atakuje tu, ale ja nie muszę wybić, to jest ten plus. Tak mogę zagrać, on zbije. Zdwojone pionki będą też u mnie. Ale na linii A, to będzie lepsze. Goniec D7. Wymieniaj hetmany. I wieża B8, wieża B6. Będę miał taką dźwignię, żeby tutaj uderzyć, chociaż nie chciałbym zamykać tej linii. Pozycja jest według mnie czarnymi wyśmienita, jeżeli chciałbym coś takiego uzyskać. What? To ja taki ruch mam na wieczność i co skoczek zrobi? Bo teraz tak, pytanie, czy ja chcę skoczka wpuścić na A5, bo jeżeli zagram na przykład tu, on tu, nie, muszę tak grać, bo wieża wejdzie na B7. Muszę w ten sposób. Nie mam wyjścia. Teraz jeszcze A4, jak się uda. To chyba będzie. I uda się. Uda się A4. Skoczek już w ogóle nie ma opcji do gry. Przez G3 będzie próbował. No, a właśnie, będę musiał tak i tu izolowanego zostawić. Jak on tego pionka dorwie? No, skoczkiem go nie dorwie, więc jest dobrze. No, muszę tak, właśnie. Patrzę właśnie, czy on ma możliwość dorwania tego skoczka. Nie ma. Możliwe, że przepcha.
jakbym słuchajcie, mu podpowiadał. Idę królem. Wędrówkę królem zrobię sobie tutaj, chociaż nie mogę na D8. Przestawię wieżę. Królem pójdę tu, będę trzymał te pola. I tamtędy przejść przez H5. On ewidentnie będzie grał na remis. On ewidentnie będzie grał na remis. Ojejku, przeoczyłem skoczek D3. Krzysztof Budrewicz. Krzysztof Budrewicz za szybko. Ale to tak jest, jak ma się swój plan, gość jeszcze szybko gra, dynamicznie. Ma się swój plan, to jeszcze mi tutaj. Ale on jest mój, ten punkt jest mój. Skoczek jest zamrożony. Cudowności. Oczywiście mogłem tu, no mogłem, tak? Była możliwość. Tutaj już jest ok. Sobie wycofam wieżę. Albo. Zagram tak z prostym planem. Będę chciał tak grać, to jest oczywiste. Jeżeli on zbije, to ja zbiję królem, da szacha, król C7. Nic się nie dzieje, on tu nigdzie nie przejdzie. Nie ma możliwości. Pełna kontrola czarnych, tylko właśnie to jest zawsze ten mankament, czy się przebije. No przebije się, tędy się przebije, no proste. Ale przeoczyłem. Ajajajajaj. Ale to już. O! Bardzo sprytnie, tyle że zrobię jedną wymianę i gram H5. Jeszcze myślę, czy nie ma poświęceń. F3 chyba nie ma. A5. Bardzo proste. To jest wszystko. Muszę tą wieżą tutaj pograć. No i on, zobaczcie, jest nasilony punkt atak. Znaczy, jest punkt, który jest atakujący. Znaczy, ojejku. Oj, Krzysztof, no już ogarniam. Ten punkt jest mocno atakowany przeze mnie i tutaj nasilenie jest duże, więc gość musi mieć problem. Jeszcze się zastanawiam, czy tak nie mogę wyrobić wolniaka. No pewnie, że tak tu, bo ten pionek będzie zagrożony, nie będzie. Pewnie, że tak, wybijam. Wybijam bez dwóch zdań. Chociaż bicie też było świetne, bo tam szach. Też było dobre. Wszystkie ruchy były dobre, uważam. No, wybijam i tam jeszcze się dostanę na pewno. Zobaczcie, jaki on jest zamrożony tutaj. Stoi figurami. Tutaj też będzie łatwo grać H3. H3, bo goniec też fajnie broni. Tutaj, tutaj. Prosty plan, wieża na G5, wieża G2. Nic łatwiejszego w tej pozycji. Kompletna dominacja, słuchajcie. I to w sposób dosyć prosty, pozycyjny. Aż sam się dziwię, że to tak łatwo poszło. No wiadomo, tutaj on możliwe, że odda figurę, no to wtedy. No to i tak jest wygrana. No mogę zbić, pomyślę, bo możliwe, że skoczkiem. No właśnie, bicie, mogę gońcem, to też jest super, ale wydaje mi się, że gońcem tu wybicie. On zbije, ja dam szacha. Ja tam wezmę pionki. Tak, to jest też wygrana. Król się zawsze też tu chowa. Nie ma niebezpieczeństw. Więc jest ok. Szacha dajemy. Pełna dominacja skoczka nad gońcem. Jasne. I tutaj myślę, że taki ruch. No bo teraz tak. No tak, myślę, że tutaj to nie. Tam na pionkę trzeba iść. Oczywiście, że na pionkę. No szach może nastąpić. To tutaj sobie zagram i król jest bezpieczny bardzo. Chociaż tu jak zagra, to wtedy cofnę króla. Co, zbieramy pionki chyba, nie? To F3 w takim razie jest prostsze. Goniec pójdzie tu. Atakujemy, król i tu wygrana. No, dokładnie. Lecimy dalej. Agresywne D4. I agresywne C4 na skoczek F6, E6. Dobra. Czyli mamy tutaj obronę Niemcowicza.
G4. Jest to ruch niepoprawny, ale widziałem kiedyś Mamed Jarow grał to posunięcie. Gość po prostu tak jakby miał dwa tempa w tył, a i tak atakuje, nie boi się kompletnie. Zobaczymy jaka będzie reakcja. No i jest, jest bicie, jest ruch E4. Kompletnie to jest niepoprawne, ale na zadymę super. Szczególnie na blica, bo na szachy klasyczne może być ciężko. Już z jakimś tam zawodnikiem zaawansowanym. No ale co, E4 i lecimy. G4 jest takim kluczowym, znaczy nie kluczowym, tylko takim może być agresywnym ruchem. Tak, on tutaj chce mi dać mat. Będę musiał sam hetmanem ruszyć. No to ruszę. Kto zabroni? Bronię tu, bronię tu. No i cóż. Tu jeszcze może kopnąć. Skoczek wszedł. Okej. Bronimy. W ogóle bardzo dziko się robi. Mega dziko. Ale gość widzę, że szuka też wyprowadzenia szybkich figur. Takie jest moje odczucie. Więc dobrze dla niego. Tutaj mam w planie skoczek C3 na pewno, bo jak nawet wybiję, to tym sobie walnę. W planie mam goniec F4, tutaj obrona i długa roszada. Jeden pion, zobaczcie, jeden pion mniej. Jasne, że on może tu zbić, ale jest hetman G2 też. Więc jeden pion mniej, ale możliwości się pojawią. Słuchajcie, no zaskakuje mnie gość, naprawdę. Gość mnie mega zaskakuje, bije. Zbić muszę i bije od razu, czyli pionek już jest odzyskany. Nadal jest zadyma. Dobrze, że skoczki mi tu świetnie bronią. Ale widzę, jego pojęcie jest świetne. Brawo, no, bo on chce też grać figurowo. Goniec F4. Oczywiście tu z obroną. I teraz długa roszada w zanadrzu. Jeszcze pionka, może jakiegoś skubne, szybki ten poleci. Też musi się teraz zastanawiać przeciwnik. Podejście na pewno dobre ma, ale czy to jest faktycznie dobre podejście dla niego? To jeszcze jest fajny układ taki, że jak on odejdzie i goniec będzie chciał wejść, to on będzie celował tylko potem w skoczka. Więc też można, w sumie można tu wieżą G1 zagrać też ładnie. Pilnować. Wiele możliwości jest ciekawych. Zrobił tę roszadę. No i pytanie, czy ja jestem pionkożercą. Wiecie co, będę. Tego pionka wezmę. Mimo wszystko go wezmę. Nie będę się bał. Jasne, odsłaniam linię C przy roszadzie, ale jego figury się koncentrują po tej stronie póki co. What? Aha, okej. Tego nie widziałem, bo jak zbije tu, to on mi zbije. Ale właśnie, pytanie. Pytanie, czy to działa u niego? Ale zadyma będzie, słuchajcie. Jak zbije skoczka, on wejdzie tu. Ja muszę tu. Nie podoba mi się na trzach. Tak, jakiś tu. Już mi się nie podoba, ale mam gońca na G3. Gońca na G3, mogę z nim spokojnie wrócić. Nawet mogę pomyśleć o krótkiej roszadzie, słuchajcie. Nawet. Wiedziałem, że pionkożerstwo nie popłaca za bardzo. Można było zrobić długą. Ale to już takie gadanie. Po fakcie. Hetman G5. No dobrze. Tu mi się nie wtrąci. Koniec G2. Koniec G2 z planem bicia skoczka i zrobienia krótkiej roszady, myślę. W tym wypadku teraz. Czyżby oddał figurę i nie zauważył? Przecież jak zbiję tu skoczka, on odbije, ja zbiję gońcem, to wygrywam. Podstawił figurę, nie rozumiem. Znaczy no, podstawił. Zwykłe wyprowadzenie gońca. No, taki ruch nie działa, przecież bije.
No tak. Możliwe, że hetman e7, on musi też uważać na ten ruch, ale raczej bym zagrał tak, żeby jednak tutaj goniec trzymał już diagonalę otwartą, żeby mi nie groziło. Właśnie w taki sposób próbuję też rozgrywać partię, żeby nie miał kontry, nie groziło nic poważnego. Teraz grozi wymiana. Jakby to nie zabrzmiało, groźba wymiany jest fajna. Hetman d6, tak jak zaplanowałem, tak zrobię od razu. Nie będę się tutaj rozczulał. No i jest czysta figura więcej. A, super. Wymiana, odejście królem i jest pięknie. No tak, to już jest figurka więcej, to już jest bardzo łatwo. Nawet tak mogę zagrać. I skoczek. Chyba tutaj. Wymiana wież. Jak najbardziej. Oddał. Ok, słuchajcie, spróbuję zrobić eksperyment. Szukam sobie przeciwnika i spróbuję zagrać partię jak najszybciej, tylko potrafię. Dam sobie maksymalnie minutę, żeby stracić czasu. Spróbuję robić deklarowane posunięcie. Jest ciekawe, czy mi się to w ogóle uda. Zawsze jakaś mała atrakcja, słuchajcie. Oczywiście tych partii było bardzo dużo. 2503! O! To nie zagram tak. Nie. Nie, no to z gościem nie mam szans. Spróbuję grać bardzo szybko, ale. Jacie! Nie, słuchajcie, ale mi się trafił przeciwnik. Ale mi się trafił przeciwnik. No dobra. No to jedziemy. Gambit hetmański, skoczek na F3, proszę bardzo. To teraz nie. Słuchajcie, no to byłaby przesada, tak samo jakbym z Nakamurą miał robić deklarowane ruchy. Co? Goniec E6? E4 i tutaj proponuję. Oczywiście C6 może być jak najbardziej. No może być. Może być niezła zadyma. Nawet tak. Fiu, fiu. A4 jest ruchem obowiązkowym, ale możliwe, że od razu trzeba grać tak. O co tutaj chodzi? Nie no, gram D5. Gram D5 od razu. I tak. Będę sobie cykał. O co chodzi? No gram D5, no. Przecież koniec tak stał się słabo. Muszę A4. E6 będzie mi podważał to. No dobra. A to bije pionka po prostu. On mi zbije. Zbije mi tu, ja zbiję hetmanem. Skoczek wyjdzie. Koniec tu, pionek więcej. Wieża otwarta. Mi się to bardzo podoba. Mi się to bardzo, bardzo podoba. Ale gość ma ranking w szachach szybkich. Okej, bije hetmanem. Przechodzę do końcówki, bo będę miał pionka więcej. Wprawdzie zdublowane. Tu mogę mieć zdublowane. Ja to dobrze pograłem, Krzysztof Budrewicz. A czy on musi wybić, bo. No właśnie, bo tam wisi. Czemu tak się długo zastanawiał? Nie wiem. Okej. No, zbić muszę. To bez dwóch zdań. On będzie tu podważał pionka, będzie miał taki ruch od razu, ale. No bo właśnie, jak zagram tu, to mi też zwiąże. No też jakąś aktywność ma oczywiście. No bić trzeba. Niestety. Tak może od razu zagrać ja tu. No tego pionka będzie zdejmował. Ale nie za darmo. Za gorszą pozycję. Według mnie. Okej. Okay. Prowadzić figurę trzeba, bronić. To już mi się bardzo podoba.
Bo tutaj już mam takie przeświadczenie, że nawet jak on mi zwiąże, to mam goniec D2. Jak on wybije, to ja pionka wybije. Nawet jak tego mi sprzątnie pionka, to nawet można to. No właśnie, można to fajnie trzymać. Myślę, że wystarczy zagrać tak. Bo tego pionka jestem w stanie oddać. Mam gońca białopolowego, on go nie ma. Tu jest bardzo słaby punkt. Ja go wezmę. Oczywiście on może też odejść i wezmę pionka kolejnego. Nie znaczy, że to będzie już wygrana. Ale też roszadę mam w zanadrzu. Skoczek tu atakuje. Dobra. Muszę chyba zrobić roszadę. Wieża musi wejść do gry. Goniec na E3 jeszcze. Wieża D1 zawsze obroni też pionka na maksa. No tak, gambit hetmański oddaje, słuchajcie. Bo nawet jeżeli zagram tak, on zagra tu i mi wymieni, ja zbiję. Bo teraz tak, tu. Też ciekawe, w sumie tak, czy wieża D1. Wieża D1 zagrajmy, obronimy pionka tutaj, bo teraz mam możliwość taką, żeby zagrać. Jeszcze tej figury nie wyprowadziłem. Zobaczymy, gdzie ten skoczek, gdzie ten goniec będzie stał lepiej. Skoczek wszedł bardzo szybko. Czy taki ruch jest dobry? Niech mi ktoś podpowie. Możliwe, że tak. Ruch mi się bardzo podoba. Skoczek tu się dobrze czuje. Pionek nie jest atakowany. Gońca chce zdjąć. Znaczy, nie chcę go chyba wybić od razu, bo on tylko na to czeka, żeby skoczkiem odbić. Okej. Tak, będziesz chciał grać pewnie, co? No pewnie będziesz chciał. Tutaj. Tutaj. Weźmiesz. Tak, zagram. Skoczek wróci. Bitka. Tutaj. Tutaj. Nie podoba mi się to. Pytanie, czy jest jakaś dobra droga, bo tędy to tu. Wieża D3 może jest dobre, żeby od razu obronić. Wydaje mi się, że wieża D3 może być dobre, żeby ostudzić jego zapędy w takiej postaci. A jeżeli nawet zagra, wieża będzie tam mogła wejść, to ja subtelnie goniec D2 i ta wieża będzie aktywna, a nie będzie stała na D1. Tak sobie to wymyśliłem. On też sobie to dobrze wymyślił. Myślę, że wieża A2. Też subtelnie, z uwagi na to, że goniec może ruszyć teraz. Kilka ruchów takich, czy. Aha, on ma taki ruch. Ojejku. Jakie to było dobre. Ale chwilunia. Zagram tu. Nie, nie mogę, bo strzał. Ajajaj. Bo tutaj wisi, bo jak zbije tu, on tu, je on tu. Aż tak źle gram. Dobra. Tu jeszcze grozi. Dobra, muszę chyba oddać, muszę chyba zagrać tak. Jeżeli tu, to tu, on tu. To tam. Zawsze mam tutaj opcję dobrą. Dobra. Jeżeli tu, on tu. Ja tu. Szach raczej nie jest tutaj najlepszy. Raczej zbiję. Dobra, muszę tak zagrać. Muszę tak zagrać, bo inaczej wtopię tutaj materiał. Dużo taktyki się pojawia, bo jeszcze jak on weźmie tego, to skoczek się osłabi. Ale szkoda. Tak dobrze to stało. No ale to widzicie. Błędy. Zbił jednak tu. Okej, to mnie bardziej satysfakcjonuje. Chyba nie za bardzo policzył. To świadczy o tym, że nie jest silnikiem. I teraz biorę tu. Czy może wieżą nawet wziąć? Weźmie tu, ja zbiję. To może być spoko, bo będzie dalej materiał. Święcie tym. Chyba wieżą. Chyba wieżą.
Dalej pion więcej, tylko ja mam zdwojone pionki, więc to nie ma może aż tak ogromnego znaczenia, ale przegrana nie jest. Dokładnie, bo wziął tutaj wszystko. No i powrót, bo jeżeli zbije, to ok. Wyprostuje piony, może dać szacha, wejść aktywnie. Ja odejdę, no to zawsze wybiję tego skoczka. Poza tym on jeszcze może tutaj mi pionka atakować. No może, no coś za coś właśnie. Mam też taki ruch ciekawy. Tam linia jest słaba, więc on też musi uważać na to. O, ładnie mi tutaj zajął to miejsce. Muszę mu przyznać, że ładnie mi tutaj to miejsce zajął. No i teraz muszę jakoś się tutaj porozwiązywać. Ładny ruch. Naprawdę ładny. No 2500 chyba nie dają za darmo. Tutaj szukam opcji dla siebie. Może przejść do wieżówki, mam jeszcze taki motyw. Tutaj to byłoby chyba dobrze. Potem tu. O, tu dać pionka. On tam odejdzie pewnie i tu. Skoczek A6 będzie stał bardzo dobrze. Nie będzie mi się to podobać. Może tak po prostu? Tylko co mi to da? Jednak nie będzie broniony, on po prostu zagra tak i tyle w temacie. Chyba muszę jednak tak jeszcze raz rozważyć bicie. No tak, bicie. Skoczek będzie stał u niego dobrze. Tu on zagra nawet tak pewnie. Aktywności, już nie, te pionki będą zamrożone, nie będą miały takiej siły. Ajajaj, a może tak po prostu spróbować coś pokombinować i tutaj wejść? To też jest jakaś opcja, chyba tak trzeba. Tu wymienić, z pionkiem więcej stać. Bez wieży byłoby chyba bezpieczniej. What? A tak nie mogę teraz? Ha, bicie. Nie, bicie. Ok. Chyba, że coś przeoczyłem, ale chyba nie. Chyba jest dobrze. Bo tak, tutaj taktycznie nic nie działa, bo nawet jak zbiję tu, to ja tu. A jak on nawet zbije tu, to ja tu. Jak on tu, to ja tu. Jak on tu, to maty tam jakieś prawie grożą. Nie, no to się zgadza, no to dziwne. No właśnie, wymiana. Pionek więcej. On mi nie zbije tego. Teraz mogę tak przejść, ale nie chcę stawiać pionka na czarnym polu. Pytanie, czy gońcówka, a może będę musiał, słuchajcie, tak zagrać. Może nie będę musiał, może tu. Nie, tu stracę. Nie, F4. Mimo wszystko. Król przejdzie tu, będę to trzymał. Przejdę gońca, nawet tak spróbuję wymienić. F4 trzeba. Król do centrum. Tu nie chce się pchać, bo mi go przyblokuje i będzie go zdejmował. Zawsze tak mogę, ale to nie muszę teraz. Tu i tu chyba, taki jest plan. Skoczek świetnie broni. Goniec też już gra. A tak możesz zagrać. No będę musiał wymienić i zagrać H3. Wymiana. Tutaj. Nie, bo G4. Trzeba było odbić. Trzeba. Pewnie myśli odbiciem. Bicie nie jest. No to jest tylko pionek więcej. Albo aż. No musisz wybić H3. Oczywiście, żeby nie było ataku i tutaj bronimy. Trochę to pachnie remisem. Mimo wszystko, lecz.
Muszę przejść. Tu jak będzie szach, no to wymiana i przejdę tędy. Możliwe, że to jest remis. Patrzcie, zagrał w ten sposób. A nie, czekajcie, jaki remis? Kurza stopa. Bo jeszcze tak trzeba rozważyć, ale on pójdzie tu. Nie, nie pójdzie. Tak pójdzie. Tu. Co to za końcówka? Te pionki są zatrzymane przez jednego, więc nie mogę tak. Muszę królem iść, tutaj podejść. Zagra tak. Możliwe, że tu trzeba. A tak mogę też, ale on tak zagra. Uruchomię sobie pionka tutaj. Wymiana tu. No nie. To tak. Trzeba w ten sposób. Trzeba wymienić pionki, bo nie mam jednego wolnego, więc to będzie ten plus w tej końcówce. No C5, no może, tak, ale ten pionek może być niebezpieczny. Od razu tak zagram. Tak. No trzeba liczyć. Trzeba to liczyć mocno. Tu bicie, tu się wojniak zrobi, tu trzeba grunt, że nic mi nie będzie jakoś czemu grozić. Komfort gry z takim zawodnikiem jest taki, że remis jest ok, ale mamy chrapkę na więcej. Szczególnie już w tej końcówce. No, wymienił, tak. Zrezygnował tutaj z opcji, żebym miał takiego wolniaka. No, jest wolny pionek. Jest jeden pionek więcej, teraz taki ruch grozi, już jest pozamiatane. Tutaj tak, tu muszę zagrać subtelnie B3, nie śpiesząc się. Ha, wszystkie wymiany, a tak. Nie, no muszę przepchać, muszę iść pionkiem, muszę drugiego pionka zrobić wolnego. Tutaj trzymam te możliwości. Idę. Idę i się nie będę wahał. Jeszcze troszkę dalej ruszę. Będę trzymał diagonale, poczekam na jego jakieś tam opcje. On będzie pewnie trzymał też pozycję. A to teraz tak. O co chodzi? Jeszcze wyżej pójdę. Odpuścił mi w ogóle to pole. Strasznie ciekawa końcówka. Bicie. I tak. Okej. Goniec zawsze wraca tu. Czy też pytanie, czy król nie lepiej, żeby wrócił? Co to za końcówka? Czy to jest wygrana? Ja w ogóle tak mogę teraz zagrać. Teraz już nie. Teraz to podejdziemy sobie tu. Tu już nie grozi, bo wybijam, tu pilnuję. On też musi pilnować tego pola. Plan jest taki, żeby zagrać tu. What? Bo tak? To chyba wszystko działa, tak? Żeby jeszcze króla tu nie puścić przy okazji. To chyba mam wygraną. On się zajmie tym pionkiem. Ja podejdę królem tu i będę go tempował. Pionek może iść już? Chyba mogę iść pionkiem, bo król tutaj, bo tu to jeszcze zdążę. Tu już jestem już zawsze bliżej. Tu już muszę królem podejść. Bez dwóch zdań. Król musi mieć tutaj opcję. Idę. Tutaj będę stał. Czy to jest wygrana? Chyba mam mało czasu na przemyślenie tej całej akcji. Wydaje mi się, że tutaj, żeby tu bronić, tu wejść, tu nie puścić i maszerować. Nie wiem, czy to nie jest remis.
Tak. No dobra, tu. Tu. Jakieś kółko trzeba z nim teraz zatańczyć. Chyba wygrana, bo tutaj gram. Tutaj, tutaj, tutaj. Podejdzie tak. Tym bardziej jak odszedł. Mam cię. I tu. Mam cię. Ależ końcówka. Pozostawiam wam widzowie do analizy tę końcówkę. Bardzo ciekawa. Mam go, mam go. W ostatnich minutach. Tu jeszcze próba szczęścia. Okej, mamy rekordowego zawodnika, słuchajcie. Jeszcze gra? Jeszcze gra. Rekordowy zawodnik 2500 na deskach, moi drodzy. Hetman, hetman. Żeby jeszcze pata żadnego nie dać. I mat w następnym ruchu. Tu albo tu. Jest! Ależ partia, słuchajcie. Dziękuję wam za uwagę. Mamy rekordowego przeciwnika w speedrunie pokonanego. Wszystko przed nami. Dzięki serdecznie za dzisiaj i do zobaczenia.